Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Wolpe, a to jest, moi drodzy, wreszcie nie tak długo oczekiwana nowa mega kampania. Oczywiście pierwsze, co chciałbym powiedzieć, to ślicznie dziękuję, ponieważ jakiś czas temu celem dotacji było to, że jeśli ten cel dotacji osiągniemy, to mega kampania będzie wcześniej, bo tak to miało być dopiero w kwietniu, maju, a tak to cel dotacji się osiągnął bardzo szybko, także bardzo ślicznie dziękuję i dzięki temu mega kampanii możemy zacząć już teraz. Dokładnie wczoraj wyszło nowe DLC, Royal Court, na które czekałem. Ze spraw organizacyjnych tylko będzie tak. Zaraz przedstawię wam 5 państw, kultur, 5 postaci, którymi chciałbym rozpocząć tę mega kampanię. Typowałem się tym, że na co mam ochotę zagrać i mniej więcej wam wytłumaczę dlaczego. Jak ta postać działa, jak ja widzę każdą z tych mega kampanii, mniej więcej oczywiście, bo staramy się oczywiście reagować roleplayowo na wszystkie wydarzenia, które się wydarzą. Także to po pierwsze. Po drugie, bardzo istotna informacja jest to, że wśród tych 5 frakcji nie ma nic o mega kampanii tutaj z państwami nordyckimi. A to dlatego, ponieważ sam sobie prywatnie obecnie gram taką mega kampanię, sam dla siebie zacząłem sobie bodajże jako Jarl Bjorn i nawet się nie spostrzegłem tak tylko dla testów, bo chciałem zobaczyć, czy CK3 jest dobre. I okazało się, że CK3 bardzo mi się podobało i świetnie się bawiłem, także zrobiłem sobie mega kampanię i teraz już kończę EU4. Ale to prywatnie sobie gram, dlatego tutaj nie ma mega kampanii Nordów. Ona może kiedyś będzie, ale to w najbliższym czasie raczej nie. Dobra, i informacja trzecia. Myślałem nad tym, żeby wśród tych 5 dodać 6 i to byłby remake mega kampanii polskiej. Natomiast postanowiłem jednak tego nie robić. Uważam, że lepiej trochę poczekać. Prawda, może jak wyjdzie Victoria 3, to kiedyś będzie może taka opcja w ankiecie, żeby zagrać polską jeszcze raz mega kampanię. Ale to jestem niezbyt zdecydowany. Informacja czwarta jest taka, że mega kampanii prawdopodobnie zaczniemy dopiero wtedy, kiedy spolszczenie do tej gry, jest modyfikacja do tej gry, spolszczenie, no ale przez to, że wyszło nowe DLC, to spolszczenie jest przestarzałe, ma dość spore problemy i generalnie tak prawie nie działa, więc ja poczekam trochę, bo chciałbym zagrać tę mega kampanię na spolszczeniu w CK3, bo też nie ukrywam, że mi się wygodniej w tę grę gra na spolszczeniu i nie chciałbym po angielsku grać całej gry, dlatego też mega kampanię wstawiam już teraz, żeby nie było, że nic nie robię albo że nie dotrzymuję obietnicy, ale po prostu będę czekał na aktualizację spolszczenia i jak tylko ta aktualizacja spolszczenia wyjdzie, to wtedy sobie zaczniemy mega kampanię, także na spokojnie. Dobra, ze wstępnych informacji to teraz tyle. Czas teraz przedstawić te 5 państw. 3 z nich zaczynają w dacie startowej 867, a dwie pozostałe zaczynają w 1066. Dlatego też najpierw skupimy się na tych pierwszych 3. Pierwszą z nich jest Rosja, która chyba zawsze jest. Zagralibyśmy sobie, moi drodzy. Stwierdziłem, że jak była moja kampania polska, to dotarliśmy chyba naszymi granicami gdzieś do Kijowa, więc chciałbym zagrać najbardziej na wschód wysuniętą kulturą rosyjską. Jest ona tutaj. To jest bardzo, bardzo uprzejme, ponieważ tutaj mieszka wódz Włodar Dobromirowicz z Kozielska, z dynastii Wiaticzów. No i to jest taka mała wioska. Włodar, prawda? Wódz Wołodar z Kozielska. Myślę, że to będzie ciekawe. Jest Rosjaninem. Tak, oczywiście tutaj możecie zobaczyć, że już to DLC mam, bo tu widać tradycje, jakieś filary kulturowe, ten dwór mam i tak dalej, to DLC mam. Religia słowiańska, to wiadomo. Także to jest pierwsza decyzja, jakbym widział tę grę. Szczerze mówiąc, nie wiem. To nie jest... Jest bardzo trudne położenie, bo mamy wokół siebie samych potężniejszych graczy, może oprócz tego dżentelmena. Ale tak, to mamy samych potężniejszych graczy. Zobaczymy, jakbyśmy grali. Może być tak, żebyśmy przegrali. Zobaczymy. Raczej trudne są te mega kampanie, które sobie ustawiłem. Więc w sumie nie jestem pewien, czy to był taki dobry pomysł. Ale to jest pierwszy. Także Rosja. No i oczywiście mega kampania prawdopodobnie polegałaby na tym, że trzeba by było pokonać Chazarów, prawda? Zjednoczyć ziemię Rosji. Przejść na zachód, wschód, północ, południe. Tak jak to Rosja zwykle robi. Drugą naszą postacią jest Francja i z kultury francuskiej postanowiłem sobie wybrać o tego dżentelmena. Jest to hrabia
Geoffroy, przepraszam, ale nie wiem, jak to się po francusku powinno wymawiać, to się dokształcę, z dynastii Tuar. Katolik, francuski, wiadomo, podlega pod Karola II. Także taka sytuacja. Młody, fajne cechy, no powiedzmy, ciekawe, ale też trudne. Na pewno gralibyśmy jako wasal francuski, tutaj może więcej intryg, jakiegoś knucia na dworze. Nie wiem jeszcze, jak ten Royal Court by zadziałał. Jeszcze nie grałem sobie żadnej testowej gry na tym DLC, więc prawdopodobnie w czasie, w którym będzie ta ankieta i będę czekał na spolszczenie, to sobie chwilę pogram na tym DLC, żeby nie być totalnie zielony, kiedy już dojdzie do mega kampanii. Także to jest opcja numer 2. Francuz. Nic dodać, nic ująć. Potem jeszcze będzie ważna informacja a propos tej Francji, ale to bardziej pod koniec filmiku. Ale to wam także zostańcie, spokojnie. Wysłuchajcie wszystkich. No i tutaj tak samo. Myślę, że zdobycie Królestwa Francji, może odbudowa cesarstwa. Nie wiem, jak tu cesarstwo... No, cesarstwo francuskie wygląda pięknie. No to coś tutaj pokombinowanie, prawda? Jako wasal Francji zdobycie władzy, może potem zdobycie tronu, no i oczywiście potem rzeczy takie, które Francja sobie zwykle robi. Tyle. Opcja numer 3. Zastanawiałem się, czy to dać. Czy może by dać czwartą frakcję. Dam, ponieważ... nie wiem, czy większość z was wie, ale... Mamy tutaj Włochy i cóż, powiem tak, kampanię włoską między innymi mieliśmy, kiedy graliśmy Grecją. Nie wiem, czy grałem tym ziomeczkiem, nie pamiętam, kim ja tutaj grałem, ale graliśmy mega kampanię grecką i tutaj pamiętam, że mieliśmy dużą część Włoch, o ile nie całą. Natomiast chętnie zagrałbym jako Włosi, mianowicie jako ten gentleman. Myślę, że to jest bardzo ciekawe położenie, bo jest na wyspie, na Korsyce, tak, to jest Korsyka, to jest Sardynia. Także i to jest hrabia Oliviero z Vecchio. Jest to katolik włoski z dynastii Cinarca. Także myślę, że to jest bardzo ciekawe. I głównie biorę to dlatego, że zacząłem się uczyć języka włoskiego. Więc dla mnie, że tak powiem, mnie to obecnie jara. Tak? Ja będę dużą przyjemnością czerpać z mojej kampanii. Natomiast no jest to po prostu opcja. Jest to po prostu opcja. Dobra, teraz dajcie mi chwilę, ja się tylko szybko przeniosę się do tej daty drugiej. Także póki co z daty 867 mamy do wyboru Rosję, tutaj tego dżentelmena Francuza z dynastii Tuar i hrabię Oliviero z Włoch. Dobra, czas na drugą datę. Okej, i jak widać, tutaj macie mapę z 1066, także mapa wygląda zupełnie inaczej. I myślę, że to będzie ciekawe. I tutaj pozostały jeszcze dwie nacje, którymi chętnie bym sobie zagrał. Pierwszą z nich jest Aragon. Jedno prowincjonalne państwo, które jest królestwem, co ciekawe. Mamy tutaj króla Sancho Ramireza z Aragonu, z dynastii Aragon. Z prowincji Alto Aragon. Wydaje mi się, że mega kampania trochę... Nie jestem przekonany co do tego. Wydaje mi się, że na Półwyspie Iberyjskim, jak sobie patrzyłem, to tym bym sobie zagrał najchętniej. Oczywiście jakaś tam drobna rekonkwista, jednoczenie, szczególnie może skupienie się na tutaj zachodniej... Nie, przepraszam, na wschodniej części Półwyspu Iberyjskiego, może nie tak bardzo na zachodniej. Potem pewnie, nie wiem, jakieś jednoczenie Hiszpanii, prawda? Zobaczymy, jak ta mega kampania się ułoży. Raczej w kierunku północnej Francji nie będę chciał przeć, ale to zobaczymy. Jednoczenie wysp. No i potem zobaczymy oczywiście. To nie będzie... Początek wydaje mi się trudny, bo jesteśmy otoczeni muzułmanami. Innymi tutaj jakimś królestwem Nawary. Jest jakaś Barcelona, także może być dość ciekawie, jeśli chodzi o Aragon. No a później oczywiście kolonizacja, podobnie w Europie jak Francja, prawda? Taka trochę zabawa. Drugą... Także to jest pierwsze. Drugą postacią jest troszkę nietypowo. Znaczy właśnie bardzo typowo, przez to jest nietypowe. To jest nietypowe w swojej typowości, bo chciałbym zagrać hrabią, a właściwie księciem Wilhelmem II Benkartem, który oczywiście historycznie zdobył Anglię. Ja bym chciał sobie zrobić moją wersję podboju Normanów. Także chciałbym wygrać tron Anglii, zdobyć Anglię, potem się utrzymać, zmienić kulturę na angielską. I zobaczyć, czy moja historia Anglii wyglądałaby trochę inaczej. I teraz tak. Myk polega na tym, bo to teraz jest ważne, to co teraz powiem. Czyli Anglia, jednoczenie Anglii, może potem tworzenie Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, dość typowo.
Myk polega na tym. Zarówno Anglią, i gdybyśmy grali Anglią, w sensie Wilhelmem, jak i gdybyśmy grali tutaj tym Francuzem, może też Włochem, ale to zobaczyłbym, to zależnie jakby się moja kampania potoczyła, i może Aragonią, bo też nie wiem, czy zorientowany będę tą Aragonią bardziej na wschód, czy może na zachód. To się zobaczy, może tak będzie, że podczas mojej kampanii nie dojdę w ogóle tutaj i będę walczył cały czas tu. Może być różnie, wiadomo. W każdym razie, na pewno Francją i Anglią chciałbym się później skupić na kolonizacji. I potem mam taki pomysł, żeby stworzyć sobie jakąś kolonię. Nie wiem jeszcze gdzie, czy to będzie jakaś Brazylia, czy to będzie Kolumbia, czy to będzie Meksyk, czy to będzie USA, czy tereny Kanady. I stworzyć tam sobie nację kolonialną i potem grać jako nacja kolonialna. Gdzieś tak w połowie Europki, albo po jednej trzeciej Europki, zmienić państwo na tę naszą nację kolonialną i potem grać jako nacja kolonialna w celu zdobycia niepodległości, wiadomo, utworzenia własnego państwa w Ameryce Północnej. Myślę, że to jest coś ciekawego. Nie jest to mój oryginalny pomysł, bo wiem chyba, że... Znaczy, chyba na polskim YouTubie nikt tego nie zrobił. Natomiast wiem, że za granicą chyba ktoś tak zrobił, ale nie jestem pewien. Wydaje mi się, że gdzieś to widziałem. Jestem tym lekko zainspirowany i sam chciałbym coś takiego zagrać. Ale to wtedy, kiedy byśmy grali Anglią, Francją, może Aragonią i może Włochami. No Rosją raczej nie, bo Rosją to wiadomo. Lecimy huzia na juzia na wschód i elo, Benz. Znaczy, zobaczymy właśnie, bo to może być ciężko właściwie lecenie na wschód, ale to zobaczymy. To zobaczymy. Także to tyle. Powtarzając jeszcze raz, mamy do wyboru Rosję, Włochy, Francję, Aragon, aka Hiszpanię, nie wiem, i Anglię, jako Wilhelm Zdobywca. Myślę, że wybory te, każdy z tych pięciu mnie ciekawi, może najmniej mnie szczerze Aragonie ciekawi, więc jak nie chcecie na nią głosować, to trudno, nie obrażaj się. I to tyle. Oczywiście głosowanie, macie na to dużo czasu, na pewno mniej więcej do niedzieli, tak żeby każdy miał na spokojnie czas. Ten film prawdopodobnie już dzisiaj się ukaże. Link do ankiety w opisie. Głosujcie, jak chcecie. Cóż jeszcze mogę rzec? Chyba to tyle. No, ja będę czekał na spolszczenie. Zapraszam na Discorda, tam będę szczegółowo na pewno informował, gdzie i kiedy dokładnie zacznie się pierwszy odcinek z mega kampanii, to będzie oczywiście informowane. Dobra. A póki co, kochani, to tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Na razie, cześć, papa.